Hej, hej moi drodzy, z tej strony Elir i ze mną w tym gorącym dniu, właściwie gorącej nocy, jest ponownie Mara. I moi drodzy, dzisiaj zajmiemy się tematem tabu. Tak jest, tematem, który wiele osób będzie uważało za zły, złośliwy, potępiany przez Kościół. I w ogóle dzisiaj zajmiemy się jajkami. Tak jest, moi drodzy, dzisiaj opowiemy wam o tym, jak rozpoznawać u świnek morskich, czy jest to chłopiec, czy dziewczynka. Zabawimy się dzisiaj w weterynarzy, może tak troszeczkę powiedzmy. I Mara, ze względu na to, że nieraz widziała świnkowe jajka, to wam opowie, jak rozpoznać, czy macie chłopca, czy dziewczynkę. Zacznijmy od najprostszego przypadku. Tutaj powinno wam się pojawić zdjęcie, które Ali wstawi. Tu na twarzy się pojawi taka ramka. Nie, żartuję. Tam dalej wam się pojawi zdjęcie, o którym Mara będzie mówiła. W każdym razie zacznijmy od najprostszego przypadku, czyli od świnki już dorosłej, tak? U której wyraźnie widać, kilkumiesięcznej, u której wyraźnie, znaczy młodej, ale już u której widać te narządy jakoś tak w miarę dobrze. No tutaj sytuacja jest oczywista, ponieważ wyraźnie widać już jajka u samca i jakby nie ma problemu z rozróżnieniem, tak? Ta część, o której tam później będę opowiadać, różni się także, ale no jakby tutaj te jądra są bardzo, bardzo wyraźne. Tak jak, są wyraźne. Tak jak u naszego funka i w ogóle nie ma problemu z rozpoznaniem. Dobrze, wróćmy do tych teraz trudniejszych przypadków. Może tutaj u świnki miesięcznej wygląda to troszkę inaczej, ponieważ tych jąder jeszcze nie widać zbytnio. Dlatego no, musimy się jakby kierować tylko wyglądem tej samej dupki, tak, tej różowej, okrągłej części. U samic układa się to w literę Y, wyraźnie w literę Y, bez żadnych wystających elementów. Natomiast u samca widać już w tym momencie, powinno być widać wyraźnie, że na środku tego jakby kielicha, tak, tutaj, który tam widzicie gdzieś na obrazku, po prostu jest część jakby wystająca, tak, to prącie. Podobno, kiedy naciśnie się gdzieś tam delikatnie na brzuszku, to powinno się to wysunąć. Nie wiem, próbowałam u funika, jak jeszcze nie byłam pewna, jakiej jest płci. Nic się niby nie wysunęło, ale jajko mu urosło, więc nie do końca chyba może, a też nie chciałam mu zrobić krzywdy, więc nie podchodziłam do tego zbyt precyzyjnie. Znaczy wiesz, jakby ciśniesz świnkę morską mocno, to jej wszystko wyjdzie w połączeniu z dodatkami. Tak, dlatego może bardzo uważajcie z tą metodą. Tak, raczej nie naciskajcie świnki, jeżeli nie wiecie, jak to zrobić, bo możecie jej nacisnąć wyłącznie tak, że wiecie, ściśniecie ją i tak oczka tam tak... Generalnie raczej kierujcie się wyglądem, po prostu wyglądem zewnętrznym tej różowej części świnki. No tak, czyli u samicy to jest Y, a u samca to jest kreska i kółko na górze, tak jak tutaj widać. Jeszcze u młodszej świnki, no też musimy tak zwrócić uwagę na kształt. To jest właśnie bardzo ważne, czy to jest... Jeśli mamy taki ewidentny Y, ostre kąty, to prawdopodobnie... To znaczy prawdopodobnie, no u bardzo małych świnek też ciężko jest w 100% powiedzieć. Natomiast no, u samców jest to właśnie kształt bardziej okrągły z kreską u dołu. Przy czym tak, zdarzają się tak jak nasz Bysio świnki, które mają po prostu dupkę w kolorze czarnym. Ponieważ skóra świnki jest czasem łaciata, nie zawsze jest cała różowa i te łatki trafiają się w różnych miejscach. Wtedy może być wam trudniej, bo na tym różowym to ładnie wszystko widać. Po prostu funiek właśnie popcorninguje i to wygląda tak przekomicznie. Natomiast z czarnym kolorem może być problem. No musicie się dobrze przyjrzeć, może tam poświecić trochę, żeby lepiej zobaczyć. Jeśli nie jesteście pewni, a chcecie, nie wiem, adoptować czy tam kupić z hodowli drugą świnkę, i po prostu musicie wybrać płeć, no to najlepiej chyba udać się do weterynarza i po prostu zapytać jego, co o tym sądzi. Ale mówię,
trójkąt u samiczki i kulka u samca. Także na to przede wszystkim należy zwrócić uwagę. U młodych świnek, bo jak pokazywaliśmy u dorosłych, to w ogóle nie jest żaden problemu. U nas nawet funiek czy bysiek jak przebiega, to wyraźnie widać, że jest to facet. U bysia może nie, bo ma długie futro i mu zasłania, ale u funika ewidentnie. Funiek, chcesz się pochwalić jajkami? Funka męskość aż promieniuje. Tak. Z bysia podczas kłótni także. Tak. Wręcz można by powiedzieć, że tryska. Można tak powiedzieć. No tak. I to chyba też będzie wszystko na temat płci. Mamy nadzieję, że pomogliśmy Wam w rozpoznaniu, jeśli mieliście wątpliwości. Nie pytajcie, jeśli już, nie wiem, nie daj Boże, kupiliście świnkę w sklepie, to nie pytajcie nawet sprzedawcy, bo on i tak nie wie, powie Wam albo... nie wiem, zrobi wyliczankę i powie Wam jakąś płeć, albo tak jak my usłyszeliśmy, już chyba opowiadaliśmy. Tak, jak pani powiedziała, że skąd ona ma wiedzieć, no tak, jakiemuś tam facetowi, który kupował świnkę. Także no to jest po prostu śmieszne, tak, co sprzedawcy. Dlatego, tak jak już mówiliśmy, nie odradzamy kupowania w sklepach zoologicznych, bo tam po prostu nie macie pojęcia, co bierzecie. W tym momencie mam do Was prośbę, błagam Was, nie wpadnijcie na pomysł przysyłania mi zdjęć bądź filmików, w których pytacie nas, jaka to jest płeć, ze względu na to, że ani na filmiku, ani na zdjęciu nie będziemy w stanie dokładnie Wam powiedzieć, jaka to jest płeć. Nie chcemy brać też odpowiedzialności, tak, jeśli się pomylimy, bo nie jesteśmy specjalistami. Mówimy Wam jakby wskazówki, tak, pokazujemy Wam wskazówki, jak to zrobić. Tak, dokładnie. Ale też nie powiemy Wam na 100%, nie jesteśmy weterynarzami. Poza tym, wiecie, no to takie trochę pytanie na odległość. Wy zrobicie zdjęcie, wyślecie i no powiedz mi, jaka to jest płeć, a my usiądziemy i... No tak... Słuchajcie, płeć, my Wam damy wskazówki do tego, jak określić płeć. Najlepiej udajcie się z tym jednak do weterynarza, do specjalisty, który się tym zajmuje, który weźmie tą świnkę do ręki i zajrzy jej w te miejsca, w które powinien zajrzeć, bo na odległość to jest, wiecie, takie... No nie zobaczymy, nie sprawdzimy tego tak dokładnie, jakby dało radę określić to. Jeszcze nie wpadnijcie na pomysł wygolenia świnkowej dupki do tego, żeby dokładnie sprawdzić, bo to śwince krzywdę zrobicie tym, jeszcze nie daj Boże utniecie jajka. Także jeśli macie wątpliwości co do tego, nie jesteście w stanie sami dokładnie określić, udajcie się z taką świnką do weterynarza po prostu. I to by było chyba takie z naszej strony wszystko. Oczywiście zdjęcia, wszystko Wam się pokazywało, więc... myślę, że to z naszej strony wszystko, jeśli chodzi o takie ogarnięcie tematu. Jeśli macie jakieś pytania ogólnie tego tematu, tylko tak jak mówiłem, bez zdjęć i pytania, jaką świnkę macie, czy chłopca, czy dziewczynkę, to zadawajcie oczywiście w komentarzu, a my w tym momencie się z Wami żegnamy i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się w miarę chłodno aktualnie, bo robi się bardzo gorąco. Pamiętajcie dać świnkom sianka i trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.